Na podcast zaprasza Lektornia.com. Rules Meeting. Podcast sędziują Łukasz Bosacki oraz Cezary Wojciechowski. Okej. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już 12 odcinku Rules Meeting MMA Podcast. Siemano, Czarek. Siemano. A dzisiaj na tapetę weźmiemy UFC on ESPN 8, Overeem vs. Harris. I mamy tutaj dla Was przygotowane kilka sytuacji sędziowskich, o których chcielibyśmy opowiedzieć. A pierwsza z nich, o której ja bym chciał bardzo opowiedzieć, to jest walka z undercardu Courtney Casey versus Mara Romero Borella. I tam była sytuacja technicznego poddania, czyli balacha, po której zawodniczka najpierw klepała, a później krzyczała i sędzia przerwał walkę. Sędziował to Michael Cardoso. No i tam jest taka słaba sytuacja, ponieważ w momencie, kiedy zawodniczka Courtney Casey zakłada tą balachę, to sędzia przechodzi na stronę, w której jakby nie widzi ręki, która klepie. No bo zawsze jak zakładamy balachę, no to wiadomo, że ręką, na którą jest zakładana balacha, nie klepiemy, tylko klepiemy tą drugą ręką. A tam było tak, że po prostu zawodniczka założyła na lewą rękę, a zaczęła drugą ręką bić w głowę, która była po prostu unieruchomiona przez tą balachę. No i sędzia stwierdził, że pójdzie na drugą stronę, żeby zobaczyć, czy jakby te ciosy są legalne, czy czasem nie są w tył głowy i tak dalej. No ale jednak w tej sytuacji ręka była ważniejsza i powinien zostać na tej stronie, po której stronie widział tą klepiącą rękę. Niestety jej nie widział. Zawodniczka zdążyła odklepać tam 3, 4, 5 razy, później zaczęła krzyczeć i dopiero na krzyk przerwał tą walkę. Także niestety po raz drugi z rzędu jestem hejterem tutaj sędziego, który według mnie i też jak sobie obejrzycie tą walkę, popełnił niestety błąd, który jest bardzo łatwy do zapobieżenia, no ponieważ musimy zawsze być po tej stronie, po której zawodniczka klepie. Nie wiem, czy tu się ze mną zgadzasz, Czarku? No tak, absolutnie, ale kojarzę tego sędziego z jakichś wcześniejszych walk, bo ja tak średnio. To znaczy tylko kojarzę, że chyba na poprzedniej gali UFC też sędziował, chyba na tej pierwszej nie sędziował, ja go zupełnie nie kojarzę. Teraz już go kojarzę z tej sytuacji, która się wydarzyła. No tak, no absolutnie. To też jeżeli chodzi o to właśnie ustawienie sędziego klatkowego w parterze, jak są zawodnicy, żeby wiedzieć najlepiej z własnego doświadczenia, chociażby trochę się pokulać i wiedzieć, z której być strony. To jeszcze bardziej wychodzi przy takich rzeczach jak na przykład trójkątne duszenie, jak gilotyna. Przy gilotynie łatwo jak gdyby niedoświadczonemu sędziemu być ze złej strony i nie widzieć tej ręki, która najprawdopodobniej będzie klepała. Więc taki błąd dosyć podstawowy, ale właśnie jeżeli tego sędziego nie kojarzymy za bardzo, to być może on też jest jednym z tych sędziów, którzy byli dostępni w tych wyjątkowych okolicznościach, tam gdzieś po prostu w okolicy, tak? Może tak to właśnie wyglądało. Dokładnie tak. Następna rzecz, która na tej gali się wydarzyła, oprócz rzeczywiście wielu walk, to jest walka, która nastąpiła po walce Krzysztofa Jotko, ale do walki Krzyszka Jotko jeszcze wrócimy. A jest to walka między Edsonem Barbozą a Danem Ige, której była niejednogłośna decyzja. Ja sobie tę walkę obejrzałem bardziej dokładnie i chciałbym ją dla Was troszeczkę bardziej przeanalizować. Spotkał się w klatce Edson Barboza, Brazylijczyk z rekordem 20 zwycięstw, 8 porażek, 34 lata ma chłopak, urodził się i pochodzi z Rio de Janeiro. Naprzeciwko niego stanął Dan Ige, który jest Amerykaninem z Hawajów, urodził się w Honolulu, jest nieco młodszy, ma 28 lat. Mniej doświadczony, 13 zwycięstw, 2 porażki. Walkę w środku sędziował twój ulubiony sędzia Jason Herzog. To oczywiście żart. Akurat jeżeli chodzi o pracę Herzoga w tej walce, nie mam żadnych do niego zastrzeżeń. Tam gdzieś mocno reagował na to wszystko, co się dzieje. W pierwszej rundzie też była taka sytuacja, był taki moment, kiedy był bardzo blisko i kontrolował to i komunikował się z zawodnikami, także tutaj jak najbardziej to wszystko było okej z jego strony. Ty widziałeś tę walkę też, tak? Widziałem tą walkę też, mam tu takie zapiski, tak jakbym to sędziował na punktach, także mogę też w razie czego odnieść się do każdej z rund. Pierwsza runda w ogóle, tak jak cała walka, przebiegała moim zdaniem w bardzo dobrym tempie. Zawodnicy byli dobrze przygotowani kondycyjnie i nawet w trzeciej rundzie, jak to siły trochę opadły, to i tak była to dynamiczna walka i ona mogła się podobać tak po prostu do oglądania fanom. Zresztą Edson Barboza znany jest z tego, że bardzo dobrze kopie. Zresztą w tej walce też to pokazywał, tylko że bardziej się ograniczał do low kicków. Więc pierwsza runda wyglądała w ten sposób, że zaczęła się dosyć dynamicznie od razu i zaczęła się mniej więcej po 30 sekundach bardzo mocnym akcentem, gdzie Edson Barboza trafił łokciem, a następnie trafił lewym sierpowym w szczękę Dana Ige i ten padł, znaczy w sensie nie padł nieprzytomny, tylko po prostu był taki klasyczny knockdown, bym powiedział. Nie było to super mocne uderzenie, ale nawet wystarczająco mocne, żeby zawodnika posłać na deski, czyli zachwiać jego równowagą, gdzieś tam błędnik nie przestał współpracować tak jak powinien z organizmem, dał sygnał do mózgu, żeby troszeczkę te mięśnie rozluźnić, czyli to jest ten moment, kiedy zawodnik nie jest nieprzytomny, wie co się dzieje, natomiast nogi odmawiają mu posłuszeństwa, czasami też jest mocno zdezorientowany, tak próbuję wam jak gdyby tutaj uzmysłowić, na czym polega knockdown, gdzieś tam też mi się zdarzyło być w takiej sytuacji i to jest takie bardzo dziwne uczucie, że jednak jesteś świadomy, ale nie do końca panujesz nad swoim ciałem. Wracając do tej rundy, Dan Ige padł i Edson Barboza jak gdyby wykorzystał to i znaleźli się zawodnicy w parterze, gdzie był w gardzie z góry. Tam w tej gardzie uderzał, trafił tutaj więcej ciosów niż przyjął z dołu, bo tam z dołu też Daniel Ige próbował coś trafiać. Ja się tu dopatrzyłem 3 ciosów, natomiast Edson z góry więcej trafiał, także była to do pewnego momentu. To jest taki doskonały przykład, bardzo klarowny przykład tego, jak wygląda efektywny striking i grappling. To pierwsze kryterium najważniejsze, to znaczy zawodnik mocno uderzył, trafił, tamten padł, jak gdyby zawodnicy znaleźli się w parterze, bo ten, który trafił, wykorzystał to, że tamten był na ziemi, na macie, dopadł do niego i tam zostali. Edson popracował tam około minuty, zdecydował się w zasadzie, tak bardziej z jego inicjatywy to wyglądało, że wrócili do stójki. Edson Barboza mi się kojarzy z zawodnikiem, który jest lepszym stójkowiczem i pewnie chciał to wykorzystać. Może poczuł, że jak trafił, to może to powtórzyć i wygrać przed czasem. Natomiast jak już zawodnicy wstali, okazało się, że Dan Ige jest takim twardym bardzo gościem i zaczął jak gdyby mocno napierać, był bardzo agresywny. Oczywiście to nie mogło przeważyć tego, co się wydarzyło wcześniej w rundzie, więc ta runda do końca była pod kontrolą i wygrana przez Edsona Barbozę. Zakończyła się też dosyć mocnym akcentem, taką fajną wymianą, bo Barboza znowu trafił mocny sierp, ale Daniel Ige, tak cofając się w zasadzie do samej siatki, wrócił od razu z dosyć mocnym kolanem, które też doszło. Czego co ciekawe, nie do końca było to łatwo zobaczyć w normalnym tempie, jak gdyby dopiero później na slow motion, na powtórce było widać, że to kolano weszło, czyli taka mocna runda, w której dużo się działo, jednak mi się wydaje, że klasyczny, doskonały przykład i bardzo prosty do ocenienia rundy 10-9 dla Brazylijczyka, dla Edsona Barbozy. Tak, zgadzam się w zupełności, też mam tutaj zaznaczone w kółko te 2 ciosy. Jeden cios na samym początku rundy, tak jak mówisz, łokieć i cios i wtedy ten Eagle pada i później pod koniec rundy też mam zapisane, że jeden cios jednak troszeczkę zachwiał tym zawodnikiem. No i też się z tą zgadzam, że pierwsza runda bezsprzecznie 10-9 dla Barbozy. Tak samo tę rundę widzieli trzej sędziowie punktowi, którymi byli Derek Cleary, Sal D'Amato i Troy Winka, bo to są sędziowie, którzy się powtarzają w tych dwóch ostatnich galach UFC, bo przypomnę, że oni tam siedzą na miejscu w Jacksonville i po prostu pracowali 3 razy w ciągu jednego tygodnia. Następna runda, czyli druga runda, jest najbliższą rundą w tym pojedynku moim zdaniem i może być najtrudniejszą do oceny, bo jest najrówniejszą z tych wszystkich trzech i to jest ta runda, która zadecydowała o wyniku, dlatego że sędziowie widzieli ją inaczej. Derek Cleary i Sal D'Amato widzieli ją tak samo, natomiast Troy Winka się jak gdyby wyłamał. Ta runda zaczęła się, tak jak już wspominałem wcześniej, że cała walka jest bardzo dynamiczna i jak ktoś jej nie widział, to polecam sobie obejrzeć, bo jest bardzo fajna do oglądania. Zaczęła się mocno, zawodnicy wymieniali sporo ciosów, sporo low kicków, kolan w klinczu i tak dalej. Gdzieś tam Dan Ige napierał, później to się odwracało. Tu można było zauważyć dosyć wyraźnie, że Edson Barboza więcej trafiał low kicków i to jest taki zawodnik, który fajnie mocno kopie i można powiedzieć, patrząc na niego, że bardzo łatwo mu to przychodzi, bardzo dynamicznie ma, jak to się mówi, ma rozbujane biodra, tak? Czyli łatwo mu przychodzi mocne kopnięcie, ma też dobre warunki, ma długie ręce, długie nogi, także sporo wchodziło tych low kicków i ona była pod względem ilości, początek tej rundy był pod względem ilości, moim zdaniem, w mojej ocenie ciosów na głowę rękoma był na korzyść Amerykanina z Hawajów, czyli Dan Ige więcej trafił na głowę i ta runda była w miarę wyrównana, natomiast i tak z moich obserwacji skuteczniejszy striking był po stronie Ige, a mniej więcej na 30 sekund przed końcem próbował obalić Edsona Barbozę. Niestety ta próba dla niego była nieudana, wskutek czego znaleźli się zawodnicy w parterze w takiej otwartej w zasadzie, albo inaczej w motylej gardzie, to jest dla tych, którzy nie wiedzą, taka garda z jiu-jitsu, gdzie zawodnik, który leży na plecach, nie obejmuje, nie ma zamkniętych nóg, tylko ma gdzieś tam wpięte te stopy w pachwiny swojego przeciwnika, niemniej jednak znajduje się na ziemi, więc jak gdyby jest w tej pozycji minimalnie defensywnej, zwłaszcza po czymś takim jak nieudana próba obalenia, no i plus to, że dostaje ciosy z góry i to jest ta końcówka rundy i Edson Barboza tam trafił dokładnie na tyle, na ile mogłem zobaczyć z tego zapisu wideo, 3 razy w głowę, 2 razy w korpus. Sam coś tam też przyjął, natomiast w mojej ocenie to nie wystarczyło tego, żeby przeważyć rundę na jego korzyść, ta końcówka w parterze i te ciosy, które padły na początku rundy i później na głowę i doszły celu, które trafiał Dan Ige, tam zauważyłem, że najskuteczniejszym ciosem, który trafiał nawet przez stosunkowo mocno zamkniętą gardę Barbozy, to był lewy prosty i ten cios wchodził i Barboza na to nie miał za bardzo żadnego lekarstwa i ten cios dochodził swojego celu. Także moim zdaniem ta najbardziej wyrównana runda jednak była dla Dana Ige 10-9. Też drugą rundę mam dla Amerykanina i tu głównie chodziło o to, że Barboza głównie kopał i tak jak mówisz, kopał na nogi. Kilka ciosów miał takich lepszych, ale jednak te ciosy na głowę Dana Ige było ich o wiele więcej. Był też jeden łokieć, były 2 takie ciosy, które zasiały zniszczenie. Jeden z nich rozbił nos Barbozie i zaczęła z tego nosa lecieć krew. I też jedno, tutaj mam zaznaczone dobre kopnięcie dla Amerykanina. I tak jak wspominaliśmy, że jednak te ciosy na głowę, to one są cenione wyżej niż te kopnięcia na nogi. No i przez to, że mam 2 razy te zniszczenia zaznaczone, no to jednak mimo wszystko, mimo tej końcówki, to jednak cała jakby większość, część tej rundy przeważał Amerykanin, dlatego też mam 10-9 dla Amerykanina. Ale też rozumiem, jakby ktoś siedząc pod klatką może widział, nie wiem, to z innej perspektywy, i mógłby to widzieć drugą stronę, ale z tego, co widziałem w telewizji, ja to widziałem dla Amerykanina. Właśnie minus oglądania walki w całości, jak gdyby rundy w całości zapisu wideo jest taki, że zauważyłem to każdemu operatorowi, czy każdemu realizatorowi, który robi transmisję, zależy na tym, żeby podobnie jak sędzia w środku być z boku i mieć zawodników w ten sposób ustawionych, żeby było widać, jak te ciosy dochodzą do siebie lub nie. Natomiast czasami on nie nadąży przełączyć z kamery na kamerę i zawodnicy są jeden za drugim, nie? I wtedy jak są jeden za drugim, to też nie do końca widać, jak te ciosy wchodzą i sędzia, który siedzi pod klatką, wtedy ma trochę łatwiej, bo no jak mówię, realizator nie zawsze zdąży przełączyć na inny kąt widzenia i wtedy jak gdyby musisz troszeczkę założyć, czy ten cios doszedł, czy nie, patrząc na to, czy głowa odskoczyła, czy nie, ale może się zdarzyć tak, że zawodnik nie dostając ciosu gdzieś tam tą głowę odchyli, żeby ten cios wiadomo nie doszedł, a możesz się zasugerować z samego zapisu wideo, że ten cios doszedł. Ja tutaj próbuję jak gdyby trochę zrozumieć ludzi, którzy wypisują różne rzeczy w internecie albo mówią, że był jakiś tam wałek, czy runda była inaczej punktowana, ale naprawdę zapis wideo nie odzwierciedla w pełni tego, co się naprawdę działo, tylko w większości to powiedzmy odzwierciedla. Trzecia runda moim zdaniem to, nie wiem, najmniej bym o niej powiedział, dlatego że ona była dosyć łatwa do oceny i wygrał ją Amerykanin. Do pewnego momentu, od początku ona była dosyć wyrównana, zawodnicy trafiali trochę mniej, ale jak gdyby zadawali ciosów tak samo dużo, tylko tyle, że oni pewnie już byli bardziej zmęczeni, więc te ciosy albo nie dochodziły w ogóle celu, albo dochodziły gdzieś tam na gardę przeciwnika. Zauważyłem takie lekkie zmniejszenie skuteczności jak gdyby tych ciosów. No i w drugiej części na minutę, mniej więcej 20 sekund do końca rundy było obalenie i tam była garda, wchodziły łokcie i kontrola, także moim zdaniem ta runda była stosunkowo łatwa do wypunktowania 10-9 dla Dana Ige, dla Amerykanina z Hawajów. Nie wiem, czy się zgodzisz? Tak, to była najprostsza runda i też mam ją zapunktowaną 10-9 dla Amerykanina. I teraz tak, przy ogłoszeniu werdyktu zawodnicy często reagują emocjonalnie i uważają, że przegrali niesłusznie. Tutaj podobnie było z Edsonem Barbozą, który się gdzieś tam zdenerwował, natomiast ja jak gdyby zastanowiłem się, dlaczego tak mogło być, oprócz samego nastawienia zawodnika na to, że on wygrywa i nie do końca wie sam z siebie, to Edson jest doświadczonym zawodnikiem i ja myślę, że jemu mogło, znaczy na pewno wiedział i był pewien, że wygrał pierwszą rundę, bo to było pewnie dla niego oczywiste, zakładam, że on to wiedział. I myślę, że są dwie możliwości, albo on myślał, że wygrał też drugą rundę, albo myślał być może, i to by było akurat najsłabsze, bo to by znaczyło, że nie do końca zna kryteria oceny, że mógł pomyśleć, że jeżeli wygrał tak zdecydowanie pierwszą rundę, czy w ogóle najbardziej mu się w głowie zapisał ten knockdown z pierwszej rundy, to na tej podstawie mógł zakładać, że wygrał. Wiadomo, tutaj to nie ma żadnych pretensji do zawodnika, że on reaguje tak emocjonalnie, bo jak mówię, on ze środka nie jest w stanie ocenić, nie jest też jak gdyby od tego, jest zmęczony po całej walce i tak dalej, ale zareagował tak, jakby był pewien, że to on wygrał tę walkę. Tak się często zdarza. Ja jestem zdania, że Barbozie by się przydało więcej technik ręcznych, którymi by trafiał na głowę i gdyby to było, to on by tą walkę spokojnie wygrał, ale jednak to była taka konfrontacja ręce kontra nogi, i nogi w nogi, a ręce w głowę, to jednak niestety dla Barbozy tą walkę musiał przegrać i tutaj nie widzę żadnych kontrowersji i według mnie ta decyzja była bardzo dobra. Tak, poza tym ja też zauważyłem, że ten zawodnik, którego nie znałem, bo Edsona Barbozę widziałem jego parę walk, ale Dana Inga nie widziałem wcześniej, to była pierwsza jego walka, jaką widziałem, że gość jest taki twardy, jest jednym z tych zawodników, który jak dostanie, to odpowiada od razu albo po prostu to jeszcze bardziej go nakręca i jak gdyby dobrym przykładem tego jest to co się stało pod koniec pierwszej rundy, że dostał tam gdzieś mocny cios, a on od razu odpowiedział celnym, mocnym kolanem, także Edson po prostu mógł się trochę zdziwić, tak, bo masz gościa, którego bijesz, czy tam bijesz, kopiesz, po prostu napierasz, a on zamiast się ciebie przestraszyć, to ci odpowiada i jest dosyć mocny. Także też uważam, że to była słuszna decyzja, pomimo tego, że druga runda była bardzo bliska naprawdę, ale nie widzę tutaj żadnego błędu sędziów. Co nie znaczy, że nie widziałem tego błędu na tej gali, ale o tym będzie w dalszej części. Dokładnie. Teraz druga walka, o której chcieliśmy, znaczy trzecia w sumie, bo mieliśmy przerwanie, punktację i teraz mamy trzecią punktację. Teraz już bardzo krótką, bo tu za bardzo nie ma o czym mówić. Walka Jotko kontra Anders. Tutaj jakby ja na moich kartach punktowych wszystkie rundy miałem dla Krzysztofa Jotko i to nie jest związane z tym, że jest Polakiem, ja też jestem Polakiem, tylko to jest związane z tym, że jednak dla mnie ten Eryk Anders, oprócz tego, że on raz po raz coś trafił i raz po raz dociskał do siatki, to jednak zbyt wiele więcej nie zrobił. Jednak ten striking był po stronie Krzysztofa Jotko, no ale tak jak wcześniej mówiliśmy, mamy kryteria oceny i dlatego ten striking jest wyżej niż kontrola oktagonu i wszystkie rundy ja mam dla Krzysztofa Jotko. Oficjalna decyzja była pierwsza, jeden sędzia miał wszystkie rundy, to chyba właśnie był Sal D'Amato, a dwóch sędziów miało 29-28, ostatnią rundę dali Andersowi, czyli możliwe, można to widzieć tak, że jakby ten striking wyrównali do, jakby ten striking był na równo według nich, ta agresja była na równo, no i tą kontrolą oktagonu wygrał wtedy Anders, ponieważ w drugiej i trzeciej rundzie tu mam zaznaczone, że kontrola oktagonu była po stronie Andersa, w pierwszej rundzie to było bardziej wyrównane, no ale tak jak mówimy, ten striking jest zawsze wyżej i tutaj po stronie Jotko zawsze mam tych ciosów, kopnięć takich znaczących łokci więcej, po stronie Andersa mam ich mniej, dlatego ja widziałbym wszystkie rundy dla Jotko. Jedyne, co tutaj mógłbym jeszcze zaznaczyć, jeśli chodzi o pracę sędziego w klatce, to jak się nie mylę, pierwsza albo druga runda, tam było takie chwycenie się siatki Jotko i teraz kwestia, czy jakby spojrzymy na to tak, że on przez to chwycenie udało mu się obronić obalenie i wtedy odejmiemy mu punkt, czy po prostu no, będzie to takie twarde ostrzeżenie, że nie rób tego, no bo kolejnym razem odejmę ci punkt i w tej sytuacji Herblin właśnie zareagował tak, że jeżeli jeszcze raz to zrobisz, to odejmę ci punkt i później już tego chwytania siatki nie widziałem. Było tak jakby, że chciał to zrobić, ale jednak ostatecznie nie chwycił, dlatego wszystko ok. I tutaj mówię, w tej drugiej, nie wiem właśnie, która to była runda, druga albo pierwsza, no to tam był możliwy ten minus punkt ze względu na chwycenie się tej siatki. I to myślę, że to jest wszystko na temat tej walki. Mhm. No to jeżeli Krzysiek dostał ostrzeżenie od Herba i zareagował i jakby przestał to robić, to znaczy, że usłyszał, doszło do niego i że też myśli w trakcie walki, tylko chciałem tutaj wprowadzić, żeby wyprowadzić z błędu tej walki, nie punktował Sal D'Amato, to okay. Sędzia Troy Winka akurat dał wszystkie trzy rundy dla Krzysztofa, który pochodzi z Ornety, a ja tylko chciałem powiedzieć, że zdarzyło mi się w Ornecie kiedyś pracować i polecam małe miasteczko, ale bardzo ładny kościół gotycki, jeżeli ktoś się interesuje zabytkami sakralnymi, to proszę go zobaczyć. I przed nami właśnie walka, której ja się nie do końca zgadzam z decyzją sędziów, a jest to w zasadzie co-main event tego wydarzenia, czyli Claudia Gadelha, Angela Hill. Od razu zaznaczę, że nie widzę tutaj jakichś wielkich kontrowersji i nie będę sobie wyrywał włosów z głowy, nie tylko dlatego, że mam ich mało, ale też to po prostu była stosunkowo bliska ta jedna runda, która zadecydowała. Więc walczyły są Claudia, która jest z Rio de Janeiro w Brazylii. Rekord przed tą walką miała 17 zwycięstw, 4 porażki i ma 31 lat. Pewnie jest znana polskim fanom, dlatego że gdzieś tam, polskim fanom kobiecego MMA i Polek w UFC, bo to jest taka kategoria wagowa, która nas zawsze najbardziej interesowała. Walczyła z Angelą Hill, Amerykanką z San Diego w Kalifornii, która miała rekord przed tą walką 12-7 i 35 lat. To 12-7 nie do końca moim zdaniem odzwierciedla jak gdyby umiejętności zawodniczki, bo uważam, że może nie jest super dobra, natomiast myśli w trakcie walki. Ma taki To się nazywa Fighter Intelligence i jak gdyby to jest jedna z tych zawodniczek czy zawodników, którzy to mają i to można było też w tej walce zauważyć. Walkę sędziował w środku sędzia Keith Pierson, czyli ten sędzia, który rzuca papierosa, wali 50 i wchodzi do klatki. To też oczywiście żart z mojej strony, ale przy okazji powiem, że odniósł się do tej afery z tym sędzią Herb Dean. Był zapytany właśnie o to, co on o tym sądzi. Mogę tylko powiedzieć tak na szybko, że powiedział bardzo taką słuszną i ważną rzecz. Oczywiście zaprzeczył temu, żeby w jakikolwiek sposób było czuć alkohol od Petersona na poprzednich galach. Chodzi o to, że sędziowie ze sobą przebywają na kilka godzin przed wydarzeniem albo chociażby 2-3 godziny i gdyby któryś z sędziów właśnie wskazywał jego zachowanie, czy to nie wiem jak pachnie i tak dalej, że coś jest nie tak w sensie, że jest pod wpływem alkoholu, to pozostali sędziowie by nie dopuścili do tego, żeby on wszedł do klatki i by dali znać odpowiednim osobom z tego względu, że taka sytuacja uderza nie tylko w tego sędziego, który popełnia takie wykroczenie, tylko w całe środowisko sędziowskie, w całą grupę sędziowską i to też jest tak właśnie, że my nawzajem się gdzieś tam obserwujemy i trochę kontrolujemy i zależy jak gdyby na pełnym profesjonalizmie, tak? I Herb o tym wspomniał, zresztą słusznie gdzieś tam zapytany o to. Ty też tę walkę widziałeś, Łukasz, tak? Widziałem tą walkę, też mam tutaj zapiski szczegółowe, także bez problemu możemy tutaj ją rozebrać na części pierwsze. Walkę sędziował Sal D'Amato, Chris Lee i Dave Tirelli i to Sal D'Amato miał, jak gdyby wyłamał się, bo decyzja była niejednogłośna, a walka, jak gdyby rundy były oceniane w taki sposób, że walka skończyła się wynikiem 29-28 i w opozycji jak gdyby też taka to była punktacja i co, pierwsza runda, zanim w ogóle powiem o tych rundach, to też ta walka różniła się trochę od walki, którą omawiałem poprzednio, czyli od Barbozy i Ige, dlatego że była mniej trochę dynamiczna, ale myślę, że jak na walkę kobiet to mogła się podobać i działo się w niej całkiem sporo. Angela Hill ma, można było zauważyć, minimalne lepsze warunki. Claudia Gadelha jest dosyć niska, ma krótkie ręce, krótkie nogi, jest mocno bardzo zbudowana, a Amerykanka ma lepsze warunki, większy zasięg, dłuższe ręce i dzięki temu mogła jakoś to wykorzystywać. Pierwsza runda zaczęła się od tego, że Gadelha jak gdyby więcej trafiała, napierała więcej i gdzieś tam po klinczu obaliła swoją przeciwniczkę do pozycji bocznej, z której to pozycji kontrolowała. Tam jakoś super dużo ciosów nie wchodziło w tym parterze, natomiast tak w dużym skrócie, dlatego że ta runda moim zdaniem też jest dosyć łatwa do oceny. Widać w niej przewagę Claudii Gadelhi i widać, że ona gdzieś tam miała plan na tą walkę i go realizowała. Mówię, tych ciosów wchodziło więcej, dochodziło więcej. Angela Hill trafiła oprócz ciosów na głowę rękoma, gdzieś tam trafiła kolanem. Natomiast Klaudia wygrała tę rundę dosyć w oczywisty sposób 10-9 moim zdaniem. No tak, zgadzam się, to jest najprostsza runda. To jest taka typowa runda striker versus grappler. Po stronie Hill mam chyba z 2 ciosy, po stronie Gadelhi mam ciosy grane pound, ciosy w stójce, obalenie, kontrola, także bardzo łatwa runda. Myślę, że tak samo łatwa, o ile nie łatwiejsza jest druga runda, w której to wydarzyła się taka historia, która nazywa się prawy sierpowy Angeli Hill, który dochodzi celu i Claudia Gadelha gdzieś tam upada na deski. To jest taki właśnie przykład, kolejny dobry przykład tej gali knockdownu, gdzie zawodniczka w tym wypadku nie traci kontroli do końca nad sobą, niemniej jednak gdzieś tam upada. To też w tym przypadku to było tak, że ona była wychylona i nie miała jak gdyby, nie mogła się na nodze wykrocznej oprzeć i to jej przewrócenie się w wyniku tego ciosu było trochę łatwiejsze, bo bo nie miała jak gdyby takiej możliwości, żeby postawić obie nogi. I w całości rundy, pomijając ten knockdown, też Angela Hill trafiała więcej. Jak gdyby też chciałem powiedzieć o tym, że to jest też takie dobre i złe, bo to, że my oceniamy po jednej rundzie, tak, każdą rundę oddzielnie, dlatego, że uprzedzając to, co się wydarzyło w trzeciej, to ten prawy sierpowy, ten knockdown był najmocniejszym akcentem w całej walce i tak samo jak u poprzedniej walce Barbozy z Ige, tam Barboza w pierwszej rundzie trafił i był ten knockdown. I to jest tak na przyszłość, tak jak kiedyś wspominałem przy odcinku podcastu, gdzie było o punktacji, że być może to się kiedyś w przyszłości zmieni i będzie to jakoś inaczej rozpatrywane, bo to jest słuszne. Ja się z tym zgadzam i pracuję według tych kryteriów, że ocenia się każdą rundę oddzielnie, natomiast patrząc na całość walki, no tak jak w tym przypadku najbliżej zakończenia tej walki jest ten moment, kiedy zawodniczka, tutaj w przypadku akurat zawodniczka, trafia i jest ten knockdown. Ale no oceniamy każdą rundę oddzielnie i jak kończy się druga runda, w której Angela Hill moim zdaniem w oczywisty sposób wygrała 10-9, to zaczyna się runda trzecia i trzeba ją od zera oceniać, bo jest nowa mała karta punktowa, mamy nową kartkę na notatki i jedziemy wszystko od początku. Też byś widział to 10-9 dla Angeli Hill? Tak, najbardziej znaczący był ten cios, o którym właśnie mówiłeś, po którym Claudia Gadelha padła na matę, tam chyba dostała jeden cios i później było to wznowione do stójki, ponieważ Angela Hill nie chciała z nią walczyć w parterze, ale tak jak mówisz, więcej ciosów po stronie Hill, jeden ten znaczący, taki bardzo znaczący, mniej ciosów po stronie Gadeli, dlatego ta runda dla Angeli Hill. Także mamy remis po dwóch rundach. Tak, i to trzecia runda zadecydowała o tym, kto wygrał całą walkę. I jak mówiłem wcześniej, to sobie jeszcze tylko przełączę. Sal D'Amato sędziował inaczej niż Chris Lee i Dave Tirelli. To są wszystko trzej doświadczeni sędziowie i nie ma tutaj co się dopatrywać tego, że któryś z nich nie ma, skillsów do tego, żeby dobrze oceniać rundę. Po prostu ocena trzeciej rundy moim zdaniem wynika z tego, że to była taka, że to jest dla was do obejrzenia typowa runda, gdzie po prostu zawodniczki obie trafiały i była na tyle wyrównana, że bardziej to trzeba było do tego podejść na zasadzie liczenia tego, czy ciosy dochodziły i o wiele łatwiej by było to właśnie ocenić spod klatki i widzieć ten efektywny striking albo jego brak. Ja starałem się naprawdę bardzo skrupulatnie te ciosy liczyć i z moich obliczeń używałem też, to nie do końca jest uczciwe, ale w tej rundzie używałem pauzy oglądając. Ale dlatego, że chciałem naprawdę, jak zobaczyłem niejednogłośną i zobaczyłem właśnie, że z tej trójki najbardziej doświadczony sędzia, czyli Sal D'Amato, widział to inaczej niż pozostałych dwóch, to chciałem naprawdę to gdzieś tam sobie bardzo, bardzo wnikliwie zobaczyć, bardziej niż się da w rzeczywistości, bo w rzeczywistości pauzy sobie sędzia nie może zrobić, wiadomo. I ja naliczyłem tych ciosów, które doszły w celu więcej dla Angeli Hill i moim zdaniem ona tę rundę wygrała i moim zdaniem w wyniku tego powinna dostać zwycięstwo w całej walce. Dlaczego dwóch sędziów oceniło to odwrotnie? No myślę, że jedyne wytłumaczenie jest takie, że mogli na żywo właśnie spod klatki widzieć co innego niż my na wideo, ale moim zdaniem wygrała Angela Hill. Tak, zgadzam się z tobą też. Miałem tutaj więcej ciosów takich znaczących po stronie Hill, mniej po stronie Gadeli, ale ta różnica była bardzo minimalna, ale mimo wszystko była i dlatego ja tą rundę widziałem dla Hill. I teraz czemu sędziowie mogli to widzieć w drugą stronę? Ja zauważyłem w tej rundzie to, że te ciosy i te zamachy Gadeli wyglądały na mocniejsze i oni mogli się też tym zasugerować i dużo było takich ciosów, które spadały na ręce, spadały na gardę, coś w tym stylu ja na przykład ich jakby nie sugerowałem się nimi, a oni mogli się po prostu nimi zasugerować i tutaj bym był po stronie właśnie Sala D'Amato i dałbym tą rundę dla Hill, ponieważ tak jak mówiłem wcześniej, więcej ciosów, więcej według mnie znaczących ciosów, mniej takiego machania, więcej trafiania i dlatego ja tutaj bym był za 29-28 dla Hill jednak. No tak, ja to już powtarzaliśmy wcześniej, ale pewnie to będziemy mówić, dopóki będziemy się zajmować tym, czym się zajmujemy, o tym, że naprawdę tak w przypadku tej walki ja pomimo tego, że nie zgadzam się z decyzją sędziów, to nie uważam tego za tak zwany wałek, za jakieś wielkie wypaczenie. Po prostu ta trzecia runda była na tyle bliska, ale naprawdę uwierzcie mi, że gdyby zdarzyła się taka walka, w której ewidentnie runda byłaby dla jakiegoś zawodnika, sędziowie by dali odwrotnie, to ja bym po prostu powiedział, że to moim zdaniem jest na tyle wielki błąd, że należałoby tak naprawdę zmienić decyzję jak gdyby w złotym środku na no contest, tak? Ale tutaj nie widzę czegoś takiego. Po prostu ta runda trzecia była dosyć wyrównana. Nie możemy tego wam obiecać, ale mamy taki pomysł i być może to kiedyś się uda zrobić, żebyśmy mieli tutaj właśnie u nas na podcaście Sala D'Amato, bo gdzieś tam go poznaliśmy przy okazji gala ACA. Jest to bardzo otwarty jak gdyby do kontaktów człowiek, mieszka w Stanach, więc być może kiedyś uda nam się go zaprosić na zasadzie właśnie rozmowy przez Skype i wtedy będzie można zobaczyć jak gdyby będziemy mogli go zapytać o niektóre rzeczy, a jest jak gdyby największą skarbnicą wiedzy, dlatego że jest najbardziej doświadczonym sędzią punktowym ze wszystkich, którzy nadal pracują w tym zawodzie. Także trzymajcie kciuki, może to się uda. I też taka prośba, że osoby, które to słuchają i chciałyby właśnie czegoś takiego, żebyśmy zrobili taki podcast z Salem D'Amato, to też prośba, żebyście tutaj napisali w komentarzu, że chcielibyście, czy byście nie chcieli, albo jeżeli macie pomysł na jakiegoś innego sędziego, z którym byście chcieli, żebyśmy porozmawiali, to też żebyście dali znać, bo nie robimy tego dla siebie, robimy to dla was. Dobra, i ostatnia tutaj walka, o której chcieliśmy porozmawiać, to jest main event, czyli Overeem versus Harris. Tutaj na punktacji za bardzo nie ma co się skupiać, no bo walka się skończyła przed czasem. No i tam większość z was, bo wszyscy już widzieliście tą walkę. Pierwsza runda była taka fajna pod względem takim, że jakby jedna połowa rundy była dla Harrisa, druga połowa rundy była dla Overeema, jednak chyba dla Harrisa była bardziej niż dla Overeema, ale tutaj w tej rundzie to, co mi się nie spodobało, to, że jak już Harris był obalony, leżał na macie, to chyba trzykrotnie chwycił się siatki. Raz to było takie chamskie trzymanie, że to trwało z 5-10 sekund nawet. Sędzia niestety Dan Miragliotta tego nie wyłapał. I myślę, że takie nagminne chwytanie się siatki powinno też skutkować tym minus punktami, a w tej sytuacji, która była tutaj, ten zawodnik faulujący był z dołu, dlatego nawet jakby Dan odjął ten punkt w czasie trwania akcji, to walka trwałaby dalej, nie byłaby podnoszona do stójki, ponieważ to byłoby jakby z niekorzyścią dla zawodnika, który jest w lepszej pozycji, a który walczy czysto. Więc tutaj jestem zdania, że można by było się pokusić o ten minus punkt, tym bardziej, że to było takie nagminne, jak już za pierwszym razem mu zwrócił uwagę, to chwycił drugi raz, jak za drugim mu zwrócił uwagę, to chwycił trzeci raz. Dlatego ja jestem zdania, że w takich sytuacjach warto odejmować punkty. Nie wiem, czy coś tu byś chciał dołożyć? Nie, jeżeli chodzi o pracę sędziego, to się zgadzam z tym, co powiedziałeś. Może założył Dan to, że nie wiem, czuł, że ta walka się zaraz skończy. Trzeba by było go zapytać. Niestety z Danem Jagletą nie mamy żadnego kontaktu, w sensie nie znamy gościa, więc jego może nie wymieniacie wśród tych sędziów, których byśmy chcieli zaprosić z nimi porozmawiać. Na pewno ja nie wpadłem w ten mini hype train, który gdzieś tam słyszałem, że Alistair Overeem wrócił i teraz znowu będzie rządził i dzielił wadze ciężkiej. Natomiast wygrał tę walkę przed czasem, gdzieś tam zamęczając pod siatką tego swojego przeciwnika Walta Harrisa. I nie była, znaczy mi się bardziej podobała na przykład walka Edsona Barbozy, tak, z Danem Ige, bo naprawdę była bardzo, bardzo dynamiczna i wiadomo, że to jest inna kategoria wagowa i łatwiej jest zawodnikom być dynamicznym, jak są lżejsi, ale no gdzieś tam też trzeba brać pod uwagę to, że organizatorzy w sensie UFC nie może sobie wszystkich zawodników teraz pościągać do Stanów i nie mogą sobie układać tego fight cardu tak, jakby chcieli, no bo są okoliczności jakie są, ale gdzieś tam wybrali właśnie tę walkę na main event i w sumie okej, bez szału. W tej walce jedyne, co mi się tak podobało, to właśnie te zwroty akcji, bo to było fajne i to takie przełamanie ze strony Overeema. No i jeszcze tu bym chciał dodać, że w tej drugiej rundzie tam było chyba kopnięcie na głowę, cios, Harris padł, Overeem go tam dopadł, dobijał i to też tak fajnie pokazało, że nie zawsze to jest tak, że zawodnik, nie wiem, jest taki, że leży na macie w pozycji żółwia, jest dobijany, że on musi spłynąć czy coś. Tutaj po prostu ta kumulacja zniszczeń, ponieważ te ciosy nie były zbyt mocne, ale było ich bardzo dużo i dlatego też słusznie Dan Miragliotta to przerwał, ale też powiem szczerze, że w pierwszej rundzie był taki moment, gdzie to mogło od razu pójść w drugą stronę, gdzie Harris mógł wygrać to przed czasem i naprawdę tutaj myślę, że Dan Miragliotta był bardzo blisko, żeby to przerwać na korzyść Harrisa. No ale to jest właśnie MMA, można w ułamku sekundy to wszystko odmienić i naprawdę mimo, że to nie była jakaś świetna walka, to w moje gusta trafiła i mi ten zwrot akcji się bardzo spodobał. Rozumiem. Za tydzień zdaje się nie ma żadnej gali UFC, Amerykanie nie organizują, natomiast będzie 23 maja w Polsce gala Votore 2, która odbywa się na powiedzmy zbliżonych zasadach do tych, które obserwujemy w UFC i tak dalej. Także najprawdopodobniej się do tego odniesiemy, bo pewnie będziemy oglądać oczywiście w pay-per-view i coś będziemy mieli pewnie do powiedzenia na temat tej gali, ale to w weekend, a myślę, że przed weekendem jeszcze uda nam się jeden odcinek podcastu już taki regularny, a nie o bieżących galach MMA nagrać. Także zapraszamy już w tym tygodniu, czyli będą w tym tygodniu znowu 2 odcinki. Dokładnie tak mówisz, będziemy się starali jeszcze jeden odcinek w czwartek wsadzić. Odnośnie tego Wotore powiedziałeś, że na tych samych zasadach, ale na tych samych zasadach organizacyjnych, żeby ktoś nie wpadł na pomysł, tak. Że to są te same zasady, nie? Bo tak, tam jednak są te główki, nie ma klatki i tak dalej i sam jestem ciekawy tej gali, byłem sceptycznie nastawiony do pierwszej, a teraz tak w ramach takiej też ciekawostki, żebyśmy mieli o czym mówić, chętnie obejrzę i kupię to pay-per-view, bo też była jakaś taka gala, nie wiem czy kojarzysz, Rio Heroes w Brazylii, tak. Ale to było chyba nawet w gymie czy w czymś tam i tam była klatka i to bardzo fajnie wyglądało. I powiem szczerze, że gdyby tam może na Wotore była klatka, to bym się nawet nie zastanowił, czy bym nie chciał tego sędziować, żeby jednak zobaczyć, jak to jest sędziować takie walki, takie typowo surowe, żeby cofnąć się do czasów przeszłych, nie? I myślę, że to było fajne, jakby wprowadzili tam klatkę, bo jednak to podium jest takie średnie, nie? Znaczy tak, no organizatorzy robią drugą galę, więc pewnie już wyciągnęli wnioski, tak, i minimalnie zmienili zasady, także nie wiadomo jak będzie dalej, a Galerio Heroes to po prostu było Valetudo, a mi się z Valetudo najbardziej kojarzy Anderson Silva, Jean Vanrale Silva, który po prostu bardzo dobrze uderzał z główki w parterze, tak, wykluczając obie ręce przeciwnika i waląc go z bani. To też można, zresztą jest gdzieś w Azji, tak? Jest w którymś kraju, boks birmański zdaje się, jest taką dyscypliną, gdzie zawodnicy oprócz uderzeń rękoma i nogami, łokcie, kolana, to jeszcze uderzają głową i specjalnie trenują te ciosy. Gdzieś tam to widziałem na kanale Podróże Wojownika, jak było coś takiego. Także no, jestem też ciekaw i będziemy oglądać Votore 2. Dobra, także tak jak zawsze prośba, komentarze, szczególnie dlatego, że kiedy piszecie komentarze, to zasięg się zwiększa, także jakbyście napisali dla zasięgu komentarz, to też byłoby super. Jeżeli chcecie nam tutaj przedstawić jakieś informacje, co byście chcieli zmienić, to tak jak zawsze jesteśmy bardzo otwarci. No i prośba o udostępnienie filmiku, żeby jednak ten nasz zasięg był większy. A tak, to dziękujemy wszystkim. Ja dziękuję Tobie i mam nadzieję, że widzimy się około czwartku. Dokładnie, ja chciałem jeszcze tylko podziękować mojemu szwagrowi za współpracę, bo obiecałem. Także serdecznie pozdrawiam. A jak Łukasz powiedział, miejmy nadzieję, że już w tym tygodniu będzie drugi odcinek, także trzymajcie się. Do zobaczenia, siemano. Na kolejny odcinek zaprasza Lektornia.com.